Witam na pierwszej części konferencji na branży Gostoria Bydgoszcz. Przegrywa z twardymi piernikami z Torunia 70-81. Są z nami przedstawiciele gości. Jest z nami trener Tomi Wicaskerian oraz zawodnik Daniel Amigo. Coach, congratulations and your opinion on the game. Thank you. Congratulations to my players. We played against a very good team, very strong physical team, maybe one of the best defensive team in the competition. And I am very happy that we played the way we played, that we beat them with their weapon. Also, congratulations to our supporters. And ja I zapraszam on the next game against Śląsk we have at home and hope that they will be a big support. Team is fighting for a playoff and we need them. Thank you. Great victory, like Coach said. We played with a lot of energy. That's what helped us. On defense, we played pretty good, but last 5 minutes, we got to take care of the ball more. But I mean, we just got to focus on the next game. It's more important than the last one. We won this game. It was important for us, but got to focus on the next one now. Thank you. Witamy w drugiej części konferencji. Z nami trener naszej drużyny, pan Artur Gromek oraz zawodnik Mateusz Zębski. Panie trenerze, prosimy o komentarz spotkania. Gratulacje dla zespołu z Torunia. Dobrze zagrali w trzeciej kwarcie, w drugiej pokazali to, co my mieliśmy im wyłączyć. Myślę, że my zagraliśmy 15 minut w tym spotkaniu. To o 20, co najmniej za mało, a nawet 25, bo gra się 40. Jeżeli każdy z zawodników na boisku nie da 101%, tak jak to miało miejsce w Legii, to nam jest ciężko wygrać z kimkolwiek. Dlatego wszyscy musimy być przygotowani i zagrać tak, jak zawodnicy zagrali w czwartej kwarcie, którzy byli na boisku. Dziękuję. Gratulacje dla drużyny z Torunia. Trochę pokazali nam, jak się gra w koszykówkę. My zaczęliśmy bardzo dobrze mecz, dzieliliśmy się piłką, graliśmy dobrze w obronie. Przez pierwsze 7-8 minut spotkania, potem przestaliśmy i to był nasz błąd. Tak jak trener wspomniał, gdzieś tam w czwartej kwarcie chcieliśmy jeszcze dogonić drużynę z Torunia, ale walczyliśmy po prostu, walczyliśmy jak mogliśmy w tej końcówce, żeby wyjść jakoś z twarzą z tego spotkania, ale Toruń był dzisiaj za mocny i musimy wyciągnąć wnioski. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Jeśli można, Piotr Zagorowiczko, panie trenerze, Mateusz powiedział tutaj o pierwszych minutach, kiedy pański zespół grał naprawdę dobrze. Co się stało potem, że właściwie Toruń grał bardzo swobodnie, a w grze z Toruń można było widać, zobaczyć dużo takiej, może nie nieporadności, ale takiego braku pomysłu na grę, bo te rzuty zawsze rzucamy takie napały były często, takie miałem wrażenie. Co było powodem, że tak gra przestała się układać? Myślę, że to jest troszeczkę tak jak w psychologii sportu, że kiedy idzie, to każdy wtedy nikt nie musi brać ciężaru i każdy wtedy gra swobodnie, każdy trafia i nawet jeżeli jest przewaga punktowa, to jakąś małą rzecz, jakiś mały błąd można zlekceważyć i ukryć. Natomiast my nie możemy sobie na to pozwolić i dlatego Toruń nas dogonił, bo takich małych błędów, niepotrzebnych strat, braku trochę egzekucji, jeżeli chodzi o grę low-po z czwórką, kiedy robiliśmy switch, gdzie mieliśmy robić trap. Takich małych elementów jak brakuje, zespół dogania, potem trzeba wziąć odpowiedzialność i trzeba grać twardo, żeby w trudnym momencie zagrać na odpowiednim poziomie, bo jak wszystko idzie, to prawdopodobnie Pan by wszedł i też by trafił. A gdzie leży przyczyna tego, że Astrolog tak niestabilnie, że potraficie patrzeć, zagrać super mecz, a dzisiaj zagraliście to, co zagraliście? Bo nie ma takiej stabilizacji przed zespołem. Myślę, że przede wszystkim my też mamy młodych zawodników i którzy wchodzą na boisko, też potrzebują trochę czasu. Ciężko się gra sezon na cały czas jednej linii. Myślę, że jeżeli byśmy grali
na takiej linii, jak graliśmy w Legii w Warszawie, to byśmy mieli, nie wiem, może 4 porażki, a mamy ich 12, więc tak to wygląda. Może sytuacja bardzo się skomplikowała po tym meczu, bo teraz już limit błędów się wyczerpał i tak naprawdę musicie wszystko wygrać do końca i też patrzeć na inne zespoły, jak będą grały. Po pierwsze, nie będziemy patrzeć na inne zespoły. Po drugie, limity, czy się wyczerpały, czy nie, to jest mało ważne. Następny mecz jest w Gliwicach i tam musimy walczyć o zwycięstwo i na tym się skoncentrować. Dziękuję. Panie trenerze, liderem wiadomo strefy podkoszowej dla nas zespołu jest Kamska Wars. Bardzo posypał się plan też być może na nadgonienie tego wyniku w momencie, kiedy no, Klas już nie mógł wystąpić w tym spotkaniu. Bo jednak od tego momentu no, ta przewaga to mnie jeszcze bardziej się uwydatniła pod koszami. Na pewno Klaws miał przewagę i myślę, że pokazaliśmy to w pierwszej połowie, gdzie daliśmy parę piłek do niego. Na grę tyłem do kosza, nawet jeżeli nie skończył, to oddał. Gdzieś mieliśmy otwarte rzuty i ten ruch piłki, ten ball movement był o wiele lepszy. Teraz byliśmy tylko tak naprawdę na 5-0 spacingu i oczywiście przy takiej grze trzeba trafić. Zagraliśmy czwartą kwartę, gdzie pozwoliliśmy rzucić Toruniowi 10 punktów, my rzuciliśmy 16, gdybyśmy trafili kilka otwartych rzutów, które nie były na pałę, to byśmy może zagrali bliżej wyniku. Oczywiście jest jeszcze wcześnie dosyć, ale czy wiadomo co z Klawsem? Z tego co wiem, to jest tam mała niestabilność, natomiast zobaczymy, myślę, że jutro jest poniedziałek, z tego co pamiętam, to będziemy od rana robili jakieś rezonansy i mam nadzieję, że wróci do piątku. Dziękuję.